Dzień dobry. Zapraszam Państwa na spotkanie z czterema portretami kobiet, które podziwiać można na ekspozycji Zamku Królewskiego w Warszawie. Wszystkie wyszły spod pędzla Marcello Bacciarellego. Ten nadworny malarz i bliski współpracownik ostatniego władcy Polski był nie tylko autorem wystroju królewskich rezydencji, obrazów historycznych i alegorycznych, ale także świetnym portrecistą. Wśród jego płócien należących do tego gatunku odnaleźć łatwo nie tylko reprezentacyjne wizerunki Stanisława Augusta, ale także liczne portrety kobiece. Chciałabym przedstawić Państwu w kilku słowach, opowiedzieć o czterech wybranych, które prezentują urodę kobiecą na różnych etapach życia. Od wizerunku dziecka po portret kobiety dojrzałej. Każdy z nich stanie się dla mnie okazją do przedstawienia ciekawej i zawiłej drogi, jaką przeszedł kobiecy portret w historii malarstwa europejskiego. Na dobry początek oddajmy głos dziecku. Oto przed Państwem portret Michała Jerzego Wandalina Mniszcha z córką Elżbietką. Dzieło wysokiej klasy, które powróciło na Zamek Królewski w Warszawie w roku 2018. Z listu Stanisława Augusta do malarza z 2 marca 1795 wiemy, że zamówił go sam król i być może ofiarował portretowanemu. Mniszek był wysokim urzędnikiem na dworze Stanisława Augusta, między innymi szefem kancelarii nadwornej króla. Był także mężem jednej z ulubionych siostrzenic króla, Urszuli Zamojskiej. Krótko mówiąc, należał do grona najbliższych współpracowników monarchy. Na obrazie przedstawiony jest wraz z córką i Kiopkiem, ulubionym pieskiem władcy, który na wyraźne życzenie króla, specjalnie na okoliczność pozowania do obrazu, zwieziony został z Grodna do warszawskiej pracowni Bacciarellego. Obraz długo uważany był za zaginiony, bo poprzez mariaże i spadki trafił do Rzymu, a tam zamknięty w prywatnych siedzibach nie był pokazywany publicznie. Kompozycja jest przede wszystkim świadectwem nowego, oświeceniowego otwarcia na świat dziecka i na jego specyficzne potrzeby. Przed wiekiem XVIII, kiedy obraz powstał, temat dzieciństwa w malarstwie europejskim traktowany był raczej po macoszemu. Długo panowało przekonanie, iż pierwszy okres życia człowieka nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście mogło to być związane i zapewne było z dużą śmiertelnością wśród dzieci. Nawet kiedy już samodzielny portret dziecięcy pojawił się w końcu XVI wieku i zaowocował wieloma realizacjami w następnym stuleciu, patrząc na dzieci przedstawione na tych obrazach, trudno wyczuć w nich temperament choćby najbardziej spokojnego kilkuletniego dziecka. Wystarczy może w tym miejscu wspomnieć wirtuozowskie w technice malowania portrety hiszpańskiej infantki Małgorzaty pędzla Velázqueza. Wszystko oczywiście dlatego, że owe portrety dzieci z rodzin i arystokratycznych i tak jak w tym wypadku władców europejskich podporządkowane były przede wszystkim planom politycznym, mariażom wielkich rodów. Jednak wiek XVII to także moment, kiedy rodzina zaczyna powoli oddzielać się od społeczeństwa, zawłaszcza coraz większy obszar dla swojej prywatności i rośnie wtedy takie poczucie więzów rodzinnych, świadomość dbania i inwestowania w przyszłość swoich dzieci. To zjawisko ma odzwierciedlenie w ówczesnym malarstwie flamandzkim, które coraz częściej chętnie pokazywało sceny rodzinne we wnętrzach z udziałem dzieci, a można to również zaobserwować w obrazach wielkiego Rubensa. To on z niezwykłą czułością odmalowywał wizerunki swoich dzieci z obu małżeństw, między innymi ten ujmujący portret jego przedwcześnie zmarłej córki, 5-letniej Klary Sereny. Dopiero jednak wiek XVIII staje się momentem przełomowym w myśleniu i podejściu do dziecka. To wtedy pojawia się między innymi Emil, książka Jana Jakuba Rousseau. I nawet jeżeli w tej książce nie przedstawił on pomysłu na wychowanie chłopca, a zwłaszcza dziewczynki, który spotkałby się w dzisiejszym świecie z akceptacją w oczach badaczy tematu, to już sam fakt pojawienia się tematu dziecka i jego wychowania w XVIII-wiecznej świadomości był rewolucyjnym kamieniem milowym, przekładającym się między innymi na powstanie takich kompozycji, jak właśnie portret Elżbietki pędzla Marcello Bacciarellego. To nowe, rewolucyjne podejście w myśleniu o dziecku w XVIII wieku widać na naszym obrazie, między innymi w ubiorze dziewczynki. Elżbietka ma na sobie luźną sukienkę o szerokich rękawach, przewiązaną w pasie wstęgą, a
taki właśnie rodzaj ubrań zalecali dla najmłodszych oświeceniowi myśliciele, dostrzegając konieczność zwiększenia wygody w ubiorze dziecięcym. Ważniejszym jednak elementem związanym z tym nowym i bliższym współczesności postrzeganiem dziecka, jego znaczenia w rodzinie, jest wyraźnie i czytelna w obrazie bliska więź łącząca ojca z dziewczynką. Oto na obrazie mają Państwo przedstawionego wysokiego dygnitarza Rzeczpospolitej, który ukazany jest przede wszystkim jako troskliwy, kochający ojciec, bawiący się ze swoim dzieckiem, a nawet z niesfornym pieskiem, który na obrazie jest namalowany. Zresztą Kiopek wydaje się tutaj nie tylko elementem, który w kompozycji zaznacza taką domową, intymną przestrzeń, w której bohaterowie obrazu pozostają, ale jest takim dodatkowym symbolem owej bliskości i więzi pomiędzy ojcem i córeczką. Kolejnym obrazem Baciarellego, o którym teraz chciałabym Państwu kilka słów powiedzieć, to właściwie wizerunek imaginacyjny. Portret królowej, a właściwie króla Polski, Jadwigi Andegaweńskiej, która została koronowana w roku 1384, mając zaledwie 10 lat. Dwa lata później poślubiła Władysława Jagiełłę, a zmarła najprawdopodobniej w wyniku powikłań po porodzie, mając zaledwie 25 lat. Jest zatem przedstawiona na obrazie Baciarellego jako osoba młoda, niejako w pierwszym rozkwicie swoich kobiecych powabów. Postać oczywiście arcyciekawa historycznie. Święta, kanonizowana w 1977, od dzieciństwa przygotowywana na dworze swojego ojca do pełnienia roli królowej, była świetnie wykształcona, była znana z dyplomatycznych umiejętności, to ona ponoć łagodziła konflikty z państwem krzyżackim. Miała także liczne zasługi dla polskiej nauki i kultury. Odnowiła Akademię Krakowską, uzyskała zgodę papieża na utworzenie na niej Fakultetu Teologii. W testamencie zapisała swój majątek tejże uczelni. Była także fundatorką licznych kościołów, klasztorów i szpitali. Z czym zresztą wiąże się taka urocza legenda odciśniętej przez nią stopy w krakowskim kościele na Piasku, którego budowy ponoć osobiście doglądała. Jej wizerunek, który Państwo w tej chwili oglądają, zawisł w pokoju marmurowym w Zamku Królewskim w Warszawie pośród innych portretów królów polskich zamówionych przez Stanisława Augusta. W epoce oświecenia takie galerie słynnych ludzi były elementem modnego wówczas nawiązania do antyku i odrodzenia. Galerie przodków stały się takim obowiązkowym elementem artystycznego i ideowego programu wielkopańskich domów, a paradne pomieszczenia w tych domach były miejscem na ich prezentacje. Podobne zadanie już na samym początku swojej kariery dworskiej, zaraz po przyjeździe z Wiednia do Warszawy, stanęło przed Baciarellim na zlecenie króla. Musiał niemal z marszu rozpocząć pracę nad pokaźną serią 22 wizerunków władców polskich. W tej pracy na szczęście nie pozostał osamotniony. Historycy związani z dworem, zgodnie z poleceniem króla, dostarczali włoskiemu malarzowi graficzne i malarskie portrety monarchów polskich, a zapewne także ich opisy, literackie opisy. Tyle, że sami też nie dysponowali wizerunkami wszystkich władców polskich, zwłaszcza tych panujących przed Zygmuntem Starym. Albo dysponowali wizerunkami schematycznymi, symbolicznymi. Tak było właśnie w przypadku wizerunku królowej Jadwigi. Co wiemy o jej wyglądzie? Jeden z najsłynniejszych polskich kronikarzy, Jan Długosz, twierdził, że w Europie XIV wieku, i tutaj cytat, nie było piękniejszej niewiasty. W innym miejscu twierdził też, że Władysław Jagiełło przypatrywał się urodzie królowej z wielkim podziwem. Tyle, że sam kronikarz urodził się paręnaście lat po śmierci Jadwigi, mógł posiłkować się w swoich opiniach na temat jej urody wyłącznie opinią, zdaniem starszych dworzan albo oglądać zachowane portrety królowej. Nie mamy jednak o tych portretach, które by powstały za jej życia, mogły być przez nią zamawiane, nie mamy o niej żadnej wiedzy. Nie wiemy o tym, czy i jak Jadwiga pozwalała się portretować. Żaden z tych ewentualnych przedstawiających ją wizerunków nie zachował się do naszych czasów. Zachowała się natomiast pieczęć królowej. Oglądają Państwo w tej chwili ten element. Tłok wykonany został zaraz po koronacji Jadwigi. Tego typu oczywiście artefakt trudno brać pod uwagę jako źródło wiedzy na temat wyglądu władczyni.
Tak naprawdę znane nam dzisiaj portrety Andy Gawenki pojawiają się dopiero 2 stulecia po jej śmierci. Przy czym trudno, patrząc na nie, zgodzić się z opinią, że ukazują kobietę jakoś szczególnie urodziwą. Jednym z takich przedstawień, na którym zresztą Baciarelli oparł koncepcję swojego wizerunku Jadwigi, była grafika, którą oglądają Państwo w tej chwili, autorstwa Tomasza Tretera. Wchodziła ona w skład jego galerii Regnum Polonie Icones z 1591 roku. Wróćmy jednak do naszego portretu królowej. Jak widać, ubrana jest ona w złocisty płaszcz podbity gronostajowym futrem. Na głowie ma biały rąbek, koronę ozdobioną perłami, błękitnymi kamieniami. Co warto zaznaczyć, korona odwzorowana jest przez malarza z kobiecej korony, która przechowywana była aż do roku 1795 w skarbcu koronnym na Wawelu. Jej cechy stylowe wskazują, że powstała ona na początku XIV wieku i wykonana była zapewne dla Elżbiety Łokietkowej, babki Jadwigi, a nie dla niej samej. To jest ciekawa informacja, jest bowiem ona poświadczeniem takiej rodzącej się w epoce oświecenia troski o wiarygodność w detalu historycznym. Ta zgodność kostiumu i scenografii z realiami przedstawionej na obrazie epoki w następnym stuleciu, XIX, stanie się elementem obowiązkowym wszystkich takich wielkich malarskich machin historycznych, które wyjdą spod ręki Paula de la Roche, Siemirackiego czy Matejki. Ale tak jak widać, wiek XVIII i sam Baciarelli także starał się, choć może bez wielkiego zacietrzewienia, podążać w tę stronę prawdy historycznej. Elementem ciekawym w odczytaniu obrazu jest widoczna w wyciągniętej dłoni Jadwigi złota obrączka. Ona nie znajduje się na pierwowzorze kompozycji, czyli na wspomnianej wcześniej przeze mnie grafice Tretera. Być może, ponieważ obraz znajduje się na ścianie pokoju marmurowego Zamku Królewskiego w Warszawie, zaraz w sąsiedztwie portretu Władysława Jagieły, mamy takie wrażenie i być może chodzi po prostu o to, że królowa wyciąga dłoń z obrączką w kierunku swojego małżonka. Być może Baciarelli w ten sposób chciał zaznaczyć związek małżeński pomiędzy nimi, a być może, co jeszcze istotniejsze, w ten sposób chciał zaznaczyć taki zapoczątkowany dzięki nim polityczny, państwowy mariaż Polski z Litwą. Po wizerunku świętej zapraszam Państwa teraz do kontemplacji gradowej chmury. Tak podobno nazywali Konstancję z Czartoryskich Poniatowską członkowie jej rodu. Portret zamówił do pokoju audiencjonalnego w zamku, w nim się teraz znajdujemy, syn Stanisław August. Stanowi on pendant z portretem ojca króla Stanisława Poniatowskiego. Oba płótna król zlecił Baciarellemu już w momencie, kiedy jego rodzice nie żyli. Konstancja zmarła w roku 1759, a obraz został ukończony w roku 1777. Malarz stanął zatem, podobnie jak w przypadku portretu Jadwigi, wizerunku Jadwigi, przed zadaniem namalowania twarzy osoby, której szkicu ad vivum już wykonać nie mógł. Wiadomo, że w przypadku portretu ojca, króla, Baciarelli oparł się na portrecie malowanym jeszcze w latach 30. przez innego malarza, ale w przypadku portretu Konstancji istnieje duże prawdopodobieństwo, że skorzystał z własnych, wcześniej malowanych przez siebie jej wizerunków. Jego kontakty z rodziną Poniatowskich zaczęły się jeszcze w latach 50. XVIII wieku, sprzed elekcji Stanisława Augusta. Baciarelli wtedy związany był jeszcze z dworem Augusta III i wykonywał portrety wielu członków także rodziny Poniatowskich. Za taką hipotezą przemawiają m.in. zdjęcia obrazu wykonane w podczerwieni i radiografii cyfrowej, które ukazują przemalówki autorskie, takie poprawki. One są jakby dla nas potwierdzeniem nie pracy pod dyktando cudzego wzoru, ale z własnej autorskiej koncepcji. Konstancja przedstawiona jest na tym obrazie jako osoba 30-kilkuletnia. Wizerunek ma wszystkie znamiona portretu reprezentacyjnego. Przede wszystkim oczywiście widać to po wspaniałym ceremonialnym stroju. Suknia jest tutaj
złożona z usztywnionego stanika i spódnicy na takiej bardzo charakterystycznej dla tego okresu obszernej rogówce, takim rodzaju konstrukcji stelaża. Stelażu. Ja Państwu w tej chwili pokazuję, jak to wyglądało. Jest to obiekt, który znajduje się w Muzeum Sztuk Pięknych w Los Angeles. Datowany jest na lata 1750-80. Pochodzi z Anglii i właśnie taką konstrukcję podobną, bo one się oczywiście na przestrzeni tych dekad lekko zmieniały w kształcie, ale podobną konstrukcję ma pod ową wspaniałą ceremonialną suknią także Konstancja. Suknie zdobią wspaniałe, charakterystyczne rękawy z kilkoma warstwami koronkowych falbanek. Z ramion Konstancji spływa czerwony aksamitny płaszcz podbity gronostajowym futrem, który jest oczywiście znakiem jej książęcego pochodzenia. Ważnym elementem tego stroju jest order Krzyża Gwiaździstego, który Konstancja otrzymała w 1726 roku. Zdobi on dekolt i sukni. Na głowie widać czepek i niską, charakterystyczną dla dekady lat 30. i 40. fryzurę z małymi loczkami. Wszystko to powoduje, że obraz jest takim wielkim, przyjemnym w oglądzie dla wszystkich osób interesujących się historią mody, zwłaszcza modą wieku XVIII. Konstancja pochodziła z jednego z najbardziej znanych i potężnych polskich rodów. Jej ojcem był podkanclerz litewski, kasztelan wileński Kazimierz Czartoryski, matką Izabela z Morsztynów. Konstancja poślubiła starszego o 20 lat generała Stanisława Poniatowskiego ze względów czysto politycznych, ale wiemy, że małżeństwo było udane. W ten sposób zresztą ród Czartoryckich związał się z dworem saskim, na którym generał, ojciec przyszłego króla Stanisława Augusta, zdobywał coraz większe względy. Zresztą sama Konstancja dzięki silnemu charakterowi także odgrywała polityczną rolę, miała wpływ na męża i braci, którzy także ponoć dzięki niej przystąpili do tworzenia stronnictwa politycznego zwanego później familią. Konstancja brała czynny udział w polityce prowadzonej przez to stronnictwo i historycy potwierdzają, że miała silny wpływ na decyzje męża, braci, a także swoich dzieci. Jeden z biografów tak o niej pisze. Ambitna, wyniosła, gwałtowna w reakcjach, nielubiana, wyróżniała się energią, inteligencją i stanowczością. Oddana stronnictwu, nie cofała się przed łamaniem oporu dzieci, gdy sądziła, że niedostatecznie wspierają interesy familii. Do tego, żeby nieco złagodzić wizerunek Konstancji, dorzucę słowa samego Stanisława Augusta. Owa doprawdy niepospolita kobieta nauczyła mnie połowy tego, co zazwyczaj powierza się nauczycielom, ale ponad wszystko starała się zahartować i uwznioślić mą duszę. Nierzadko wprost matce mówiłem, szacunek synowski na bok odkładając, że za lepsze ją uważam towarzystwo niż jakąkolwiek inną osobę. A zdanie moje podzielali moi bracia i siostry. Na koniec chciałabym pokazać Państwu jeszcze portret Franciszki z Cetnerów Rzewuskiej. Muszę przyznać, że ze wszystkich wcześniej wspomnianych płócien Baciarellego to porusza mnie najbardziej i nie jest to zasługa samej czcigodnej damy na nim przedstawionej, ale dzięki takiej wielkiej kolorystycznej subtelności tej kompozycji. Franciszka z Cetnerów Rzewuska była żoną wojewody podolskiego Michała Józefa Rzewuskiego, ale obraz powstał w momencie, gdy była już wdową, miała 77 lat i prawdopodobnie sama zamówiła u malarza swój wizerunek. Przedstawiona jest w tym obrazie na neutralnym, schematycznym tle. Widać tutaj charakterystyczną dla tego typu portretów reprezentacyjnych podwieszoną kotarę. Kobieta siedzi za stołem, opiera dłoń na książce i jest to zapewne element umieszczony tutaj na życzenie samej Rzewuskiej. Opisuje on ją jako osobę uczoną, wykształconą, o intelektualnych ambicjach. Przyglądając się twarzy Franciszki Rzewuskiej, warto zauważyć i docenić umiejętność Baciarellego w odzwierciedleniu rysów twarzy, a nawet czuć w tym obrazie taką umiejętność w uchwyceniu złożoności charakteru osoby portretowanej. Jednak głównym źródłem takiego poruszenia w oglądzie tego obrazu wydają się tutaj niuanse kolorystyczne. Obraz malowany jest bardzo miękko, długimi, płynnymi pociągnięciami pędzla i jest to maniera Baciarellego dojrzała z takiego okresu już jego działalności z lat 80., 90.
Cała tonacja kolorystyczna tego obrazu jest powściągliwa i niezwykle wyrafinowana. Jeśli Państwo zwrócą uwagę, mamy tu takie ciemno-popielate tony fryzury, połyskującą biel czepka, blady róż kokardy, zgaszoną biel chusty okrywającej dekolt damy. Mamy także czerń, na koniec ciepłe rdzawe tony, czerwone rdzawe tony w oparciu fotela i widoczne także w grzbiecie książki. W tym miejscu pozwolę sobie przypomnieć i pokazać Państwu pewien obraz i słowa XIX-wiecznego amerykańskiego malarza Jamesa Whistlera. Tak jak muzyka jest poezją dźwięku, tak malarstwo jest poezją wzroku, a jego tematyka nie ma żadnego związku z harmonią dźwięku czy koloru. Sztuka powinna być samodzielną i odwoływać się do artystycznego zmysłu oka czy ucha. Dlatego upieram się, aby obrazom moim nadawać miana kompozycji lub harmonii. Oglądają Państwo oczywiście jeden z najbardziej znanych obrazów, kompozycję w szarości i czerni numer 1, portret matki artysty, portret matki Whistlera z 1871 roku. O innym obrazie z całej serii takich szarych kompozycji, którą Whistler stworzył wówczas, jeden z znanych wówczas krytyków sztuki tak opisał. Ten obraz żyje życiem niezmiernie skupionym. Szeroko wykończony, a ledwie namalowany. Oznacza się on nie mniej piękną skalą tonów w gamie szaro-srebrnej niż obrazy Velázqueza. Jest w tym obrazie coś pozaziemskiego, coś, co wyprowadza z równowagi. Zapewne osoba portretowana musi być podobna i bez kwestii rzeczywista. Zapewne jest nieco z jej charakteru w tym obrazie, ale jest także coś ponadnaturalnego, jakby emanacja tego tajemniczego malarza. Moje zestawienie nadwornego artysty, króla Stanisława Augusta, z tym XIX-wiecznym malarzem amerykańskim, być może jest trochę szokująca i zuchwała, jednak warto przypomnieć, że Baciarelli, malując portret Franciszki Rzewuskiej, który Państwo w tej chwili oglądają, był w tym momencie, jak duża część Europy, zainspirowany znanymi mu z kopii i powtórzeń obrazami ówcześnie malujących w Anglii takich mistrzów jak Thomas Gainsborough i Joshua Reynolds. 100 lat później swoje czarno-szare kompozycje Whistler stworzył właśnie pod wpływem oglądanych w Londynie portretów tych samych angielskich mistrzów z XVIII wieku. Portret dziecka i kobiety dojrzałej, portret imaginacyjny i malowany z żywego modela. Mam nadzieję, że wszystkie kobiety z obrazów Marcello Baciarellego przypadły Państwu do gustu, a garść informacji trochę o samych obrazach, a trochę o postaciach na nich odmalowanych uznali Państwo za ciekawe. Zapraszam do Zamku Królewskiego w Warszawie. Warto je wszystkie odwiedzić i bardzo Państwu serdecznie dziękuję.